Dobry wieczór, witam Państwa. Otwieram posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Stwierdzam kworum. Porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim, druki 3158, 3159, 3160 i 3171. Czy są uwagi do porządku? Nie widzę. Wobec niezgłoszenia uwag do porządku dziennego stwierdzam jego przyjęcie. Chciałem powitać panią Annę Czecińską, wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego i przeprosić za ten długi czas oczekiwania, no ale tak też podczas obrad Sejmu się dzieje, że zgłaszane wnioski, później wycofywane, powodują, że ta procedura się wydłuża w czasie. Ale może lepiej, że dzisiaj będziemy mogli rozpatrzyć te poprawki. Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Dziś na posiedzeniu plenarnym Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. W czasie drugiego czytania zgłoszono 4 poprawki. Sejm skierował ustawę wraz z poprawkami do komisji w celu przygotowania dodatkowego sprawozdania. Rozpatrywanie poprawek będzie się odbywało w następującym porządku. Ewentualne uzasadnienie posła zgłaszającego poprawkę. Z rządu nie mamy, bo projekt jest poselski. Ewentualne uwagi przedstawicieli Biura Legislacyjnego dotyczące konsekwencji wynikających z poprawek. Ewentualne głosy za i przeciw poprawce i głosowanie poprawek. Czy jest sprzeciw wobec tej propozycji? Nie widzę, więc będziemy w tym trybie rozpatrywać poprawki. Przystępuję do rozpatrywania tych poprawek. Państwo posłowie macie przed sobą wykaz tych poprawek i przystępujemy do pierwszej poprawki. Poprawki zgłoszonej przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę, jeżeli autor poprawki chciałby zaprezentować, to bardzo proszę. Tak? Czyli państwo, chciałem zapytać Biuro Legislacyjne, bardzo proszę uwagi do tego projektu. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, tutaj nasze uwagi do poprawki pierwszej są następujące. Tutaj w tej nowo projektowanej treści ustępu 3a pojawia się sformułowanie pierwszy zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego. To jest sformułowanie, o którym również wczoraj wspominaliśmy podczas prac komisji, że jakby w pojęciu wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego również zawiera się pojęcie pierwszego zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego. I wczoraj podczas prac komisji w trakcie procedowania zgłoszonej poprawki ten fragment z tekstu ustępu 3a Wysoka Komisja raczyła skreślić, więc tutaj ta nasza uwaga jest nadal aktualna. I tutaj mamy również wątpliwość, ponieważ czy ewentualnie posłowie zgadzają się na dokonanie takiej korekty, aby ewentualnie ten fragment wykreślić. Czy taka jest intencja tutaj posłów wnioskodawców? Tutaj również pojawia się wątpliwość, ponieważ ten jakby treść projektowanego ustępu 3a jakby odnosi się zarówno do tych starych w cudzysłowie osób, jak i nowo dodawanych, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego i wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego. Natomiast z treści poprawki wypada możliwość objęcia oświadczeń majątkowych klauzulą tajności zastrzeżone. I teraz pytanie również do państwa wnioskodawców, czy taka była intencja zgłoszenia tej poprawki? Dziękuję uprzejmie.
Mogę, panie przewodniczący, tak, powiedzieć? Dziękuję panie mecenasie i tak jak pani poseł się zgłaszała, pani Marta Golbik, bardzo proszę o odniesienie się do tych uwag, bo pani była chyba osobą, która zgłaszała poprawkę. Tak, bardzo dziękuję. Proszę. Ja tak sobie pozwoliłam w celu przyspieszenia trochę. Co do pierwszej uwagi, absolutnie tak, zgadzamy się na tą zmianę. Co do drugiej uwagi, dokładnie o to nam chodziło, żeby usunąć to zastrzeżenie. Czyli tak, poprawiamy zgodnie z sugestią pierwszą, tak, natomiast podtrzymujemy zapis, że taka jest intencja państwa. Merytorycznie dokładnie o to nam chodziło. Zatem czy jest przeciw wobec przyjęcia tej poprawki? Jest przeciw, zatem musimy przegłosować. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez klub PO-KO? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę pana sekretarza o ogłoszenie wyniku głosowania. 8 głosów za, 15 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Bardzo dziękuję. Zatem poprawka została odrzucona. Poprawka druga. Państwo macie przed sobą. Ta poprawka przywraca pierwotny zapis w projekcie ustawy o brzmieniu: wielkość środków na wynagrodzenia ustalane jest corocznie w planie finansowym Narodowego Banku Polskiego z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Taki zapis funkcjonował, pani prezes, podczas dyskusji również zwracała się, żeby ten przepis zachować, bo on jest potrzebny do kształtowania polityki w zakresie wynagradzania i myśmy to uwzględnili i przywracamy ten. Czy pan przewodniczący chciał? Bardzo proszę, pan przewodniczący. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja w zasadzie też troszeczkę w postaci pytania i do autorów, i do pani prezes. Bo oczywiście można by pomyśleć, że przyjęcie tej poprawki powoduje brak konieczności przyjmowania poprawki kolejnej. Aczkolwiek to są dwie różne rzeczy i ja się boję, czy my się dobrze rozumiemy, bo wielkość środków będzie, jeżeli przyjmiemy tę poprawkę, to wielkość środków na wynagrodzenia będzie z uwzględnieniem płac w sektorze. To nie oznacza, że wynagrodzenia takie będą, bo w naszej poprawce my chcieliśmy, aby już bardzo miękko się dookreślili, żeby się zarząd chociaż zapoznał. Nie wiem, czy się rozumiemy. W naszej poprawce mówimy w ten sposób, że informatyk w sektorze bankowym zarabia mniej więcej tyle i tyle i chcielibyśmy, aby to brać pod uwagę przy płacy informatyka w NBP. Natomiast w tej poprawce o tym nie ma. W tej poprawce jest powiedziane tak. W sektorze bankowym na wynagrodzenia się daje na przykład tyle złotych albo tyle procent albo tego, więc u nas też tyle się ma dać. Natomiast u nas nie ma wtedy zakazu. No, nie ma pomysłu, żeby informatyk w NBP nie zarabiał 3 razy mniej niż w sektorze prywatnym. Więc wbrew pozorom jest różnica pomiędzy tym i pytanie jest moje takie. Czy zapis, który jest w tej poprawce, który no, wydawałoby się, że jest poprawny, nie jest takim, który bez tego zapisu w kolejnym przepisie no, nie spowoduje, że środki na wynagrodzenia będą wystarczające, ale większość tych środków pójdzie dla pani z PR-u, przykładowo, która sobie żartuje. Ja sobie żartuję, bo to modne teraz. Ale bardzo przepraszam, panie przewodniczący, jesteśmy przy poprawce numer 2. I my ją chcemy państwu zaproponować, żeby ją przyjąć. Chcę tylko powiedzieć, że tą poprawką my nie ingerujemy w politykę ustalania planu finansowego. To jest autonomiczna decyzja banków i my chcemy to zachować tak, jak brzmiało w dotychczasowych przepisach. Zmienili... Natomiast to, co pan mówi, to będziemy zaraz w trzeciej poprawce. No bo jeżeli tak, to trzecia poprawka jest dalej idąca, to być może warto ją najpierw przegłosować. Nie, ale panie przewodniczący, te przepisy funkcjonowały przez wiele lat i to jest jak gdyby przepis, który daje autonomicznie Narodowemu Banku Polskiemu przyjmowania swoich planów finansowych. Jeszcze biuro legislacyjne, bardzo proszę, bo by było zgłoszenie. Tak. Znaczy, panie przewodniczący, właśnie odnosząc się do treści tej poprawki, pytanie, czy
te poprawki nie są wobec siebie konkurencyjne, bo jeżeli wielkość wynagrodzeń ma być ustalana z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym, to w naszej ocenie oczywistym jest, że aby uwzględnić poziom płac w systemie bankowym, to najpierw trzeba się z nim zapoznać. Więc z tego względu wydaje się, że poprawka zgłoszona przez państwa posłów z klubu Prawo i Sprawiedliwość jest dalej idąca i jej pozytywna opinia dla tej poprawki oznaczać będzie w naszej ocenie negatywną opinię dla poprawki trzeciej, a w trzecim czytaniu przyjęcie tej poprawki drugiej oznaczać będzie bezprzedmiotowość poprawki trzeciej. Dziękuję. Dziękuję za to wyjaśnienie. Zatem zwracam się do państwa posłów. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia poprawki numer 2? Nie ma sprzeciwu. Poprawka numer 2 została przyjęta. I przystępujemy do poprawki trzeciej. Znaczy wydaje się, że w związku z tym, co państwu powiedzieliśmy, to automatycznie poprawka trzecia... No właśnie chciałem, żeby to by brzmiało przy poprawce trzeciej, bośmy przeskoczyli. Otrzymała negatywną rekomendację komisji. Przyjęcie poprawki drugiej oznacza... Że... Tak, ale jeżeli, jeszcze chciał tutaj wnioskodawca. Nie mogę się zgodzić z tą opinią biura, bo jako, że one regulują różne rzeczy. Jest zupełnie inna materia, która jest regulowana. W poprawce drugiej regulowaliśmy wielkość środków na wynagrodzenia, a nie wynagrodzenia poszczególnych pracowników. Materia jest inna tutaj regulowana. Więc nie można powiedzieć, że one są, czy że konkurują, czy wykluczają się wzajemnie. Jest zupełnie inna materia. W jednej jest, mówimy, ile ma być środków przeznaczone na wynagrodzenia, a w drugim mówimy, ile poszczególni pracownicy mają zarabiać, zasady wynagrodzenia, strukturę wynagrodzenia. To jest inna materia. Dziękuję. Stanowisko biura było zaprezentowane. Widzę, że jeszcze pan mecenas chciał się do tego... Panie przewodniczący, my oczywiście też... Serdecznie proszę państwa o wyciszenie rozmów, bo mamy kłopot z komunikacją. Chcemy usłyszeć wystąpienie pana mecenasa. Oczywiście też nie zna do końca intencji. Taka po wstępnej analizie, bo też nie mieliśmy dużo czasu na analizę tych poprawek, taka była nasza sugestia, taka była propozycja, więc teraz pytanie, czy państwo autorzy tych poprawek się z nimi zgadzają, czy nie, bo oczywiście, jeżeli rzeczywiście, tak jak pan przewodniczący tłumaczy, intencje są inne, inaczej państwo to rozumieją, no to też trudno nam decydować za państwa o takich czy innych rekomendacjach i tym rozwiązaniu, więc dziękuję bardzo. Wysłuchaliśmy głosu wnioskodawcy, wysłuchaliśmy głosu Biura Administracyjnego. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia poprawki numer 3? Czy jest sprzeciw? Zgłaszam sprzeciw. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki numer 3? Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Trzeci. Dwójka. Kto się wstrzymał? Proszę pana sekretarza o ogłoszenie wyniku głosowania poprawki numer 3. Jeden głos za, 23 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Poprawka numer 3 została odrzucona. Przechodzimy do poprawki czwartej. Poprawka czwarta została zgłoszona przez klub Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Nie wiem, pan poseł Myrdka. Proszę bardzo. Dziękuję. Dosłownie jednym zdaniem. Ta poprawka, ten zapis ma charakter przepisu takiego przejściowego i doprecyzowującego ewentualne wątpliwości co do obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2018 rok, gdyż projekt ustawy, który pracujemy, tak naprawdę nie określa tego wprost. On określa, kiedy ta ustawa wchodzi w życie, ale tak naprawdę nie wiemy, czy ona będzie miała zastosowanie do 2018 roku, czy dopiero do oświadczeń składanych za 2019, czyli de facto w 2020. Dlatego, żeby ewentualne wątpliwości rozwiać, proponujemy taki przepis o charakterze przejściowym. Dziękuję bardzo. Stanowisko Biura Legislacyjnego, czy tak możemy interpretować i czy jest taka potrzeba, żeby to tak dodefiniować?
Bardzo to proszę. To znaczy, panie przewodniczący, o braku przepisów przejściowych w tej ustawie Biuro Legislacyjne mówiło w dniu wczorajszym. Więc poprawka zgłoszona przez państwa posłów z klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej jest jakimś wyjściem naprzeciw, czy uwzględnia tę potrzebę zamieszczenia tu przepisów przejściowych. Zwracamy tylko uwagę, że ten przepis przejściowy jest... Znaczy nie uwzględnia całego katalogu osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, które są wymienione w artykule 2 w punkcie 6d. Proszę państwa, mamy stanowisko wnioskodawców, mamy stanowisko pana mecenasa. Czy jest przeciw wobec przyjęcia? Jest przeciw. Musimy to rozstrzygnąć w głosowaniu. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki numer 4? Głosujemy. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę pana sekretarza o czytanie wyniku głosowania. 9 głosów za, 21 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czyli poprawka nie uzyskała większości, nie została przyjęta. Poprawka numer 5. Bardzo proszę przedstawiciela wnioskodawców o zaprezentowanie. Nie ma pani poseł. Czy biuro legislacyjne? Bardzo proszę, pan mecenas. Czy panie przewodniczący, tu tylko zwracam uwagę, że pomimo, że w poprawce proponowany jest krótszy okres, za który te informacje o wynagrodzeniach miałyby być udostępniane, to no nie usuwa to tych wątpliwości zgłaszanych przez Biuro Legislacyjne w dniu wczorajszym odnośnie do zasady, to znaczy zakazu stanowienia przepisów z mocą wsteczną i zasady ochrony prywatności wynikających z artykułu 2 i z artykułu 47 Konstytucji. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie mecenasie. Czy jest przeciw wobec przyjęcia poprawki 5? Jest przeciw. Zgłaszam sprzeciw. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 5? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Tak, przepraszam. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Bardzo proszę pana sekretarza o odczytanie wyniku głosowania. 10 głosów za, 18 przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Zatem poprawka nie uzyskała większości głosów, została odrzucona. Proszę państwa, zatem komisja musi jeszcze wybrać posła sprawy. Bardzo proszę jeszcze pani poseł Marta Golbik. Bardzo proszę pani. Ja bym jeszcze, panie przewodniczący, prosiła o ustosunkowanie się do opinii Europejskiego Banku Centralnego, bo wspominał pan o tym, że będziemy dyskutować tę sprawę. Ona się pojawiła w trakcie, jak wiemy, czytania drugiego i no, mieliśmy się zastanowić, co z tym dalej zrobić. Zakładam, że znaczy, myślałam, że pan przewodniczący po prostu przełoży ten termin i da czas na ustosunkowanie się do tego, a widzimy, że procedujemy bez żadnej przerwy. Proszę państwa, muszę wrócić niestety do tego, co się stało na posiedzeniu plenarnym. Pani przewodnicząca Krystyna Skowrońska zgłosiła sprzeciw wobec skierowania przedmiotowych projektów do komisji z poprawkami i przez, nie wiem, prawie godzinę taka sytuacja prawna była. Po czym pan marszałek zwołał Konwent Seniorów. Po konwencie potwierdził skuteczność zgłoszenia sprzeciwu pani poseł Krystyny Skowrońskiej, a następnie w moim przekonaniu, tak marszałek powiedział, pani przewodnicząca wycofała sprzeciw wobec skierowania projektu. I wówczas pan marszałek uznał, że nie ma przeszkody, żeby skierować przedmiotowy projekt do komisji. I w tym trybie zobowiązał przewodniczącego komisji do zwołania komisji i
na godzinę 10 zwołałem posiedzenie w przedmiocie tych czterech poprawek. Są zgłoszenia tutaj pani przewodniczącej. Bardzo proszę, pani przewodniczącą. Pani poseł Golbik, reprezentująca klub Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie, a tak jak resztę państwa posłów na sali, usłyszało, iż pan przewodniczący zna stanowisko Europejskiego Banku Centralnego, które jest za opinię Europejskiego Banku Centralnego z 30 stycznia 2019 roku, który wskazuje, że dotyczy między innymi informacji w sprawie wynagrodzeń członków zarządu oraz osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim. To jest druk KON, łamane przez 2019 przez 3, który wskazuje na łamanie zasady niezależności Banku Centralnego w zakresie ustalania wynagrodzeń. Ja chciałam złożyć wniosek formalny i taki wniosek został zgłoszony, aby najpierw nie procedować tego projektu. A ostatecznie ja również chciałam, aby na sali plenarnej marszałek Sejmu wyjaśnił, jeśli zna tą opinię, jakie jest stanowisko marszałka i dlaczego dopuszczono do procedowania tych projektów. My skupiliśmy się, ja wycofałam skierowanie do tego rozpatrywania po drugim czytaniu poprawek komisji z uwagi na to, na pana deklarację między innymi, iż z tą opinią zostaną zapoznani i państwo rozwieją wszelkie wątpliwości, czy zachodzi tutaj kolizja, iż projekt zaprezentowany, o czym w dniu wczorajszym o wielu moich kolegów z klubu wskazywało, że nie było notyfikacji, między innymi pani poseł Kochan, a pani poseł inni posłowie, a zatem ja bym dzisiaj nie zabierać głosu już na tej komisji, ale deklaracja pana przewodniczącego wskazywała, iż z tą opinią się zapoznamy. Po drugie, wskazano również w tej opinii Europejskiego Banku Centralnego, iż podstawą prawną wydania tej opinii jest artykuł 127 ust. 4 i artykuł 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. A zatem w tym przypadku, nie chcąc, aby dochodziło do nieprocedowania tego projektu, pomimo naruszenia tych wszystkich procedur i przepisów dotyczących stanowienia prawa, abyśmy w tym zakresie mogli zapoznać się z opinią. Jeżeli znana jest panu przewodniczącemu opinia marszałka Sejmu w tej sprawie, to ja byłabym i myślę, że ważne by było, żeby pan przewodniczący zakomunikował to na posiedzeniu komisji. Myślałem, że rzeczywiście zakończymy na tych poprawkach. Proszę państwa, informacje na temat stanowiska Europejskiego Banku Centralnego poznałem w trakcie sprawozdawania, właściwie po złożeniu sprawozdania z internetu. Natomiast nie możemy się, myślę, opierać na informacjach internetowych. Moje przypuszczenie jest takie, że Europejski Bank Centralny skieruje na ręce pana marszałka, który wystąpił o notyfikację, formalnie dokument o stanowisku i z tym stanowiskiem zapoznamy się jako komisja i mamy jeszcze drogę procedowania tego projektu w Senacie, bo myśmy wyczerpali na posiedzeniu Sejmu dzisiaj w drugie czytanie zostały zgłoszone poprawki. Poprawki zostały przez komisję rozpatrzone i w ten sposób wyczerpaliśmy program posiedzenia tej komisji. Ale tak, jeszcze pani, jak pani poseł bardzo koniecznie chce zabrać, to bardzo proszę. Bardzo koniecznie, panie przewodniczący, bo to jest właśnie to, o czym wczoraj rozmawialiśmy. Pan przewodniczący powiedział w trakcie, może inaczej, żeby nie przedłużać. Znamy te opinie Europejskiego Banku Centralnego. Wiemy,
że ten projekt, który ujrzy za chwilę światło dzienne, właściwie na pewno ujrzy światło dzienne, nie wiem tylko czy dzisiaj, czy nad ranem już jutro, jest niezgodny ze stanowiskiem Europejskiego Banku Centralnego. Wiemy, że wyjdzie z Sejmu złe prawo. Wiemy, pomimo tego, że wczoraj wiedzieliśmy, że przed tą opinią nie powinniśmy procedować. Procedowaliśmy. Więc z pełną świadomością posłowie partii rządzącej, bo to państwo bierzecie za to odpowiedzialność, złamaliście prawo i wiecie, żeby produkować, przepraszam za kolokwializm, że przeprowadziliśmy przez parlament bardzo złe przepraszam panią prawo. Poseł, panie myślę, przewodniczący, że pani nie jest uprawniona do stwierdzenia, kto złamał prawo. Jeśli pan pozwoli, ja dokończę. Pan wczoraj obiecywał, że my będziemy mieć czas na zapoznanie się z tą notyfikacją. Wczoraj? Ja wczoraj nie wiedziałam o żadnej notyfikacji. Wczoraj nikt z nas nie naprawdę? Wiedział. Pół godziny wczoraj? Co najmniej na ten temat dyskutowaliśmy na tej komisji. Naprawdę. A może to dzisiaj było? Przepraszam. Nie, no dzisiaj chyba. Być może dzisiaj. Nie, nie moim ale zdaniem. Ale proszę państwa, przedłużamy. Porządek dzienny przedłużamy. No właśnie, przedłużamy, denerwujemy się, produkujemy złe prawo wbrew opinii Banku Centralnego, Europejskiego Banku Centralnego i narażamy nasz kraj na coś, co pewnie państwo, przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, z czego sobie zdają sprawę lepiej niż my. To wstyd, panie przewodniczący. Pani poseł, opinia tą, którą znamy z internetu, dotyczy wszystkich trzech projektów, również projektu, który pani ugrupowanie złożyło. Naszego już nie ma. Nie, dotyczy, bo ale naszego już nie ma. Bank, Europejski Bank Centralny odniósł się do trzech projektów, bo nie wiedział, że będzie posiedzenie komisji, jakie będzie. I czytałem w internecie, ale oficjalne otrzyma pan marszałek. Nie wszystkie informacje w internecie są prawdziwe. Pani, jeszcze pani tak, przewodnicząca. Króciutko, bo ja chcę, żeby zamknąć ten temat. Tak. I żeby była jasność, że Platforma Obywatelska od początku chce jawności i my naprawdę chcemy się dowiedzieć, ile zarabiają panie dyrektorki u prezesa Glapińskiego. To pełna zgoda. I my też będziemy głosować za tą ustawą. Tylko bierzecie na siebie odpowiedzialność konsekwencji, jakie niesie opinia Europejskiego Banku Centralnego. I żeby była pełna jasność. To jest wasza odpowiedzialność, a konsekwencje mogą być. Proszę nie przesądzać, proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony. Poseł, zgłaszał się jeszcze pan poseł Tadeusz Cymański, może, bardzo proszę. Może to nie ma jakiegoś istotnego znaczenia, ale jednak w trosce, oczywiście, że w trosce o dobre imię też nas, jest problem pewien, to tutaj nie ukrywamy tego. Ja chcę również przypomnieć, że wczoraj w czasie debaty tej późnej myśmy tą kwestię, której dotyczy opinia, bo tu trzeba też, może nie wchodząc w szczegóły i przed otrzymaniem dokumentu, ale jest oczywistym i tutaj możemy bez ryzyka powiedzieć, że ta kwestia, którą podkreślił i wyłuszczył Europejski Ban, opinia, której nie lekceważymy, opinia, która moim zdaniem powinna mieć odbicie w dokumencie, w ustawie i jestem przekonany, że znajdzie to odbicie i wolałbym, żeby to było już, ale niestety tego nie mamy, to prawda. To jest kwestia mianowicie taka, że bardzo jasno i precyzyjnie wyłuszczono, że przepisy stanowiące o wynagrodzeniach, do czego ma prawo ustawodawca, ale nie mogą naruszać niezależności banku w tym względzie, aby właśnie uniemożliwiać realizację praw, pogarszać tą realizację, czyli chodzi o zapis, który się w ustawie znajdzie, który da delegację prezesowi, aby mógł w sytuacjach uzasadnionych ustalać takie wynagrodzenie, które będzie niezbędne z punktu widzenia realizacji celów. Natomiast to nie kłóci się i nie przekreśla absolutnie naszego wysiłku, kładzie tylko pewien cień. Ja tu 22 lata jestem w Sejmie i widziałem różne sytuacje. Myślę, że legislacja nie zaprzeczy, że nie wyjdzie Senat poza zakres ustawy, jeśli idąc w tym duchu, biorąc pod uwagę okoliczności, wprowadzi zapisy, które nie chcę powiedzieć cywilizują, ale sprawią, że ta ustawa nie będzie czymś, czego się obawialiśmy i obawiamy. Ona nie może być barierą, żeby blokować posiadanie najlepszych ekspertów, fachowców, za których trzeba dużo płacić. Amen.
i tylko tyle, aż tyle. Ale powiedzmy to głośno, żeby nie wychodziła sytuacja, że są straszne rzeczy, że robimy knoty, tragedie i inne. A ciekawość, myślę, że nie dotyczy tylko tych dwóch pań, tylko w ogóle, bo prawo nie działa wstecz, ale ciekawość tak. No przecież prawo działa wstecz, państwo uchwalili taki Przepraszam, nie dałem pani głosu. Pani przewodnicząca, bardzo proszę zachować porządek. Proszę państwa, z pobieżnej analizy, takiej gorącej, każdy, nie wiem czy wszyscy mieli możliwość, żeby zapoznać się z tymi uwagami, te przepisy, czy te stanowisko nie jest kategoryczne, ono dopuszcza i myślę, że pani dyrektor banku, pani prezes, przepraszam, banku miała też możliwość i jeżeli możemy krótko, przedłużając komisję, poprosić, jak pani prezes widzi te sugestie Europejskiego Banku Centralnego. Nie chcę się powtarzać, ale ja zwracałam uwagę na niezależność finansową państwu, przedstawiając to, co jest zawarte zresztą w raporcie o konwergencji dosyć jasno. Chciałam zwrócić uwagę na jednak bardzo klarowny zapis i popieram tutaj, bardzo dziękuję za tą wypowiedź, panie pośle, zupełnie się z nią zgadzam, ale pozwolę sobie zacytować strona trzecia. Aby projekt ustawy był zgodny z zasadą niezależności finansowej, powinien on uwzględniać mechanizm współpracy z NBP na wypadek, gdyby NBP uznał, że zachodzi konieczność wprowadzenia wyjątku od ustawowego ograniczenia wysokości wynagrodzeń. Te ograniczenie wysokości jest w postaci wskaźnika 0,6, prawda? Czyli musimy wypracować taki mechanizm i tu istnieje szereg scenariuszy, żeby sprostać, żeby nie było zarzutu, że projekt ustawy jest niezgodny. Na razie on jest niezgodny. Istnieje wiele, można zlikwidować 0,6, można ustanowić mechanizm, który daje nam możliwość elastycznego podwyższania 0,6 na przykład do 0,7 czy 0,8, po to, żeby uniknąć tych konsekwencji wynikających z ryzyka odpływu kadry z NBP. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, chciałem, żeby korzystając z obecności większości posłów komisji, żeby w jakimś niewielkim zakresie odnieść się do tych informacji, ale myślę, że przedmiotem było rozpatrzenie tych poprawek i mamy jeszcze wybrać posła sprawozdawcę, pan przewodniczący Janusz Szewczak. Pana przewodniczącego Andrzeja Szlach. Także tak, ja chciałem zgłosić pana przewodniczącego. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję, wyrażam zgodę. Czy jest sprzeciw? Dziękuję, zatem będę posłem sprawozdawcą. Zamykam na tym posiedzenie Komisji Finansów. Ale bardzo idealnie, żeśmy skończyli. Bardzo idealnie. Dziękuję. Puszczamy konkurencję.